dzień dobry. Dziękujemy za Państwa obecność. W imieniu prezydenta miasta Lublin Krzysztofa Żuka witam Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej. Jest z nami Pan Artur Soboń, wiceminister rozwoju i technologii, pełnomocnik rządu do spraw rozwoju lokalnego. Są również z nami Pan Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina do spraw inwestycji i rozwoju, Pani Lucyna Sternik, skarbnik miasta Lublin oraz Pani Bernadeta Krzysztofik, dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich. Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Ministra Artura Sobolki. Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj tutaj w Lublinie po to, aby powiedzieć o tym, iż w pierwszej turze środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, środków w postaci Funduszy Inwestycji Strategicznych, miasto Lublin będzie mogło realizować dwa z trzech złożonych wniosków. Wszystkie wnioski, które złożyło miasto Lublin, dotyczą poprawy infrastruktury drogowej. Oczywiście te dwa, które będą mogły być realizowane, mają swoje znaczenie, czy to w zakresie poprawy jakości dróg osiedlowych, czy wreszcie projekt ważny dla obu dzielnic, budowa ulic Kołrątowej czy Bliskiej. To są już projekty o większym znaczeniu oczywiście z punktu widzenia komunikacyjnego miasta, ale także to są oczywiście też projekty drogowe. To skąd nam pewnie zrozumiałe, bo miejsc, dzięki którym tak duże miasta jak Lublin mogą pozyskiwać środki na infrastrukturę drogową, nie ma zbyt wiele, więc przy tej okazji, jaką stworzył Fundusz Inwestycji Strategicznych Lublin, takie wnioski złożył i będzie mógł te wnioski realizować. Oczywiście dominujące wśród tych 270 samorządów, które otrzymały dzisiaj ponad 23 miliardy złotych, są inwestycje drogowe, ale myśmy w ramach Polskiego Ładu wskazali cały szereg zadań, które samorząd realizuje w ramach swoich wydatków majątkowych. I te projekty są bardzo różne. Cieszę się, że samorządy dostrzegają różne wyzwania związane z własną polityką inwestycyjną i z poprawą życia mieszkańców. Te projekty, bardzo różne projekty, uzyskały dzisiaj dofinansowanie. Tylko niespełna 3% samorządów takiego dofinansowania dzisiaj nie otrzymało. Duże miasta mają swoje aspiracje, mają swoje duże programy inwestycyjne. Te środki, które przygotowaliśmy w ramach Polskiego Ładu, w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych, to jest kwota około 100 miliardów złotych. Dzisiaj jest pierwsza transza, kolejne będą w kolejnych miesiącach, więc będzie możliwość, aby sukcesywnie uruchamiać te projekty inwestycyjne, także aby te projekty, które nie uzyskały dofinansowania, można było składać czy w niezmienionej formie, czy zmodyfikowanej, to już oczywiście od samych samorządów zależy. Nam zależy na tym, aby ten program, który uruchamiamy dzisiaj, był programem, który będzie kształtował się w dialogu, we współpracy z samorządami, także we współpracy z miastami prezydenckimi. Zależy nam na tym, aby ta dobra współpraca rządu i samorządu służyła mieszkańcom Polski, bo samorząd będzie kluczowym inwestorem, jeśli chodzi o inwestycje publiczne i ta rola dzisiaj jest wzmocniona wielkimi, tak jak powiadam, nieporównywalnymi dotychczasowych programów rządowych środkami na inwestycje. Ma to oczywiście też wymiar z koniecznością pobudzania gospodarki po tym okresie, w którym zmuszeni byliśmy ze względu na epidemię ją częściowo bądź całkowicie zamykać. To są także pieniądze, które będą pracować na rozwój gospodarczy Polski, więc to jest dobra informacja i dla wszystkich, którzy dzisiaj patrzą na te wskaźniki, na gospodarkę, ale też dla samych samorządów, które będą mogły sobie racjonalnie planować w kolejnych transzach swoje projekty inwestycyjne w ramach Polskiego Ładu, jako jednego z kluczowych źródeł finansowania wydatków majątkowych w jednostkach samorządu terytorialnego, także w takich miastach jak Lublin. Bardzo dziękuję. Panie prezydencie. Dziękuję bardzo panu ministrowi za przekazanie tej informacji. To jest dla nas niezwykle istotna kwestia.
kwestia. Po pierwsze, staramy się łączyć drobne inwestycje z tymi o charakterze strategicznym. Te drobne są nie mniej ważne, bo one dotyczą potrzeb naszych mieszkańców, a bardzo często przy tej priorytetyzacji zadań inwestycyjnych zostają wpisane na listę rezerwową i dzięki rządowemu programowi możemy dzisiaj realizować zarówno w tej kwocie w ramach pierwszego zadania 5 milionów ulicy Pawłowskiego, Łączki, Brata Alberta czy Kunstywiczowej, ale także łącznik między Milenina a Ligowskiego, czyli to zadanie, o które mieszkańcy również tamtego osiedla czy tej części Krakowa wnioskują. A z drugiej strony dwie ulice, które są naszym zobowiązaniem, ulica Bliska, to było związane z przebudową ulicy Alei Mazowieckiego, to zobowiązanie, a drugie Skowronkowa, która jest w tej chwili dozbrajana przez spółkę MPBiK i w przyszłym roku będzie trzeba ją zrobić w całości, co oznacza spory wydatek i to nam ten program, ta decyzja pozwoli w przyszłym budżecie to ująć jako zadanie roczne, czy w ogóle zobaczymy. Ale tu chciałbym powiedzieć, że mamy zadania, przepraszam, te inwestycje mamy przygotowane od strony dokumentacyjnej, pozwolenia do realizacji, w związku z tym możemy szybko realizować dzięki wsparciu programu rządowego. Warto zwrócić uwagę, że te inwestycje, które uruchamiane byłyby poprzez prowesje inwestycyjne udzielane przez BGK, nie mają dofinansowania unijnego, a zatem program inwestycji strategicznych daje szansę dofinansowania zadań, które nie mogą pozyskać środków europejskich. Co do kolejnych projektów, będziemy starali się zarówno jeszcze skorzystać z tej rezerwy, którą jeszcze zapewne będziemy mieli w ramach tego programu, w ramach tego okresu programowania, mówimy o funduszach europejskich, jak i do kolejnej edycji będziemy również przygotowywać kolejne wnioski, na które też dokumentację mamy. Ta dobra informacja dla naszych mieszkańców, zakomunikowana wspólnie, oznacza, że Lublin ma szansę podtrzymać dosyć duże tempo inwestowania również w roku przyszłym. Bardzo dziękuję. Czy macie Państwo pytania w temacie dzisiejszej konferencji? Kiedy te inwestycje się rozpoczną, na które Lublin dostał pieniądze, to jakby jedna rzecz, a druga, czy nie jest Pan Prezydent no trochę zawiedziony, że na te kluczowe inwestycje drogowe pieniądze się jednak nie znalazły? My mamy świadomość, że te dwa ostatnie zadania inwestycyjne, czyli z jednej strony przedłużenie Lubelskiego Lipca, z drugiej Węglarza, trudno byłoby uzyskać wsparcie finansowe przy takiej konferencji, jaką zaoferowały sobie samorządy, ponieważ liczba wniosków znacznie przekroczyła kwotę zabezpieczoną przez rząd. Stąd nie zgłosimy ponownie Ulicy Węglarza do kolejnej edycji. Taką już rząd zapowiada. Co do przedłużenia ulicy Stadionowej, mamy jeszcze alternatywne możliwości. Też będziemy to rozważali. I jedno, i drugie zadanie będziemy starali się jeszcze zgłosić albo do dofinansowania ze środków europejskich, albo do programu rządowego. Trudno tu mówić o tym, że jesteśmy zawiedzeni. Nie. Traktujemy jakby tę decyzję, która została podjęta, jako odpowiadająca naszym tutaj potrzebom i interesom mieszkańców. Kiedy można się spodziewać po kolejnych inwestycjach? Pana Prezydenta, proszę. Jesteśmy na etapie otrzymania promesy, więc jeżeli te wszystkie aspekty formalne zostaną dopięte i oczywiście, tak jak Pan Prezydent powiedział, dokumentacja jest gotowa, przygotowanie procedury przetargowej, cały proces formalno-prawny, więc mi się wydaje, że w tym roku na pewno postaramy się w listopadzie, listopad, przełom grudnia ogłoszenia o postępowaniu przetargowym się wskazały, natomiast to są znaczne kwoty inwestycji, więc i te procedury są terminowe dosyć długie, więc w pierwszym kwartale przyszłego roku powinniśmy te przetargi rozstrzygać już i wybierać wykonawców. Trzymy
szczególnie tu istotne jest w tym wypadku ulica Skowronkowa, gdzie te prace swoje kontynuuje. No i też musimy patrzeć na to, więc tutaj też te terminy muszą być zgrane co do wykonawstwa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez NPWiK, bo wiadomo, że równolegle tych prac prowadzić w tamtym obszarze nie będzie. A już wiadomo, kiedy NPWiK oczyści, że tak powiem, pole działania? Ja nie chciałbym powiedzieć, bo nie pamiętam, kiedy kończy się kontrakt NPWiK-owski. Na pewno w części zakresów w tym roku część prac będzie kończona, natomiast generalnie kontrakt z tego co pamiętam, no, chyba był, miał być kończony w sierpniu 2022 roku w tym zakresie całościowym, ale to w pierwotnym założeniu. Czy jeszcze jakieś pytania? Tak, ja mam pytanie, czy te tereny, które mamy już objęte w tym wsparciem, to znaczy ulica Miska i Skowronkowa, czy one są objęte planem zagospodarowania terenu? Czyli tak, jedna i druga inwestycja jest w ramach procedury tak zwanej cywilowskiej, te ulice są realizowane. Czyli jest specustawą drogową, drogi są zaprojektowane. Na podstawie tej mamy pozwolenie na budowę. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Miską, plan w tamtym obszarze jest. Jeśli chodzi o ulicę Skowronkową, tam plan nie ma. A czy ktoś będzie współfinansował te inwestycje? Chodzi mi o te spółdzielnie czy deweloperów, którzy ewentualnie na tym będą mogli skorzystać. Czy to tylko będzie z miejskich funduszy? Przy ulicy Bliskiej nie ma pan ani spółdzielni, ani deweloperów, o ile dobrze pamiętam. Zabudowa jest rodzina. Przy ulicy Skowronkowej, tam gdzie dzisiaj jest obecny NPWiK z uzbrojeniem tej ulicy, musimy dopełnić tej inwestycji, kończąc to zadanie w całości. Też jest zabudowa jednorodzinna w znacznej części ulicy Skowronkowej. I jeszcze mam ostatnie pytanie. Jakie były kryteria, które spowodowały wybór akurat tych ulic, a nie na przykład jakichś starszych ulic, na przykład na osiedlu 10, gdzie już od dawna ludzie mieszkają, też nie mają dróg zrobionych? Na to mamy dokumentację, decyzję